No wreszcie, słuchajcie, wreszcie wyszło słońce i przestał padać deszcz, super, pierwszy taki dzień, jedziemy w teren nagrać fajną sesję i dzisiaj mamy trochę do pogadania, chciałem wam pokazać też parę rzeczy, będzie vlog, myślę, że będzie fajny ten vlog i nie ma się co napinać, to co wyjdzie, to wyjdzie, let's go! Jaka tu już jest ekipa? Czy oni tu spali? Może pod namiotami, co? Jestem na oficjalnym odwyku od YouTube'a i polega on na tym, że właśnie kręcę tego vloga. Ale wczoraj nie odbył się. Nie publikowałem filmu po raz pierwszy od 3 miesięcy. Pierwszy dzień, dziwnie mi z tym było i to bardzo, muszę powiedzieć, mega dziwnie. Myślałem, że odstawienie YouTube'a będzie dużo łatwiejsze, ale nie jest. I następuje zjawisko głodu tak zwanego. Byłem w takim ciągu i w takim napięciu w sumie, że nie jest tak łatwo od tego odejść. Pewnie zajmie mi to ze 2 tygodnie, żeby ten odwyk przejść. Ciężko. Cały czas myślę o nowych treściach i o tym, co mógłbym jeszcze nagrać. Mam kupę pomysłów. Szok. Dzisiaj właściwie mam taki powód, że jest bardzo ładna pogoda. Nie to, że mi się super chciało, ale jest fajna pogoda, bo są przejaśnienia. I mam do zrobienia 3 rzeczy. Pokażę wam, nie będę wymieniał ich od razu, ale będziecie ze mną, pokażę wam. 2 rzeczy, które chciałem pokazać, one mają uzupełnić warsztat z Mavic Air 2. A 3. myślę, że będzie fajna jako odcinek YouTube'owy, osobny oczywiście. No i teraz kolejne pytanie, sprzęt czy umiejętności? Czy ktoś musi mieć super sprzęt, żeby zacząć kanał YouTube'owy? Czy niekoniecznie? Czy żeby robić fajne rzeczy, musisz mieć mega sprzęt, na przykład za 10 tysięcy? Zastanawiałem się nad tym wczoraj dosyć poważnie, jak zobaczyłem, na jakim sprzęcie pracuje jeden z moich kolegów. Po prostu oniemiałem. Byłem w totalnym szoku, że takie rzeczy są nawet w Polsce wykorzystywane na planach. Wygląda na to, że mają szkolenie. Bardzo się drą. Wyglądało to zacnie, jak się wspinali. Ale poziom tam jest dopiero taki początkujący. Zrobimy im zaraz parę zdjęć dronem. Dobra, jesteśmy gotowi. Słuchajcie, pierwsza sesja to będzie sesja panoramy. Ja teraz was zostawię na chwilę, bo będę nagrywał warsztat, jeden dział, a później sobie wrócimy i powiem wam, co nagrywałem, ok? No to na razie. 32 jest z polaryzacją. Sprawdźmy, jak się będzie sprawował. Zastanawiam się, jak tą polaryzację ustawić. Spróbujemy ją ustawić może trochę do góry, co? Polar Pro przynajmniej miało do góry. Tak jak teraz.
wszystko wyszło bardzo fajnie. Jeszcze chciałem zrobić taki fajny montaż tutaj na bazie tych nagrań, a mianowicie spróbuję zrobić tutaj speedrump. Nie wiem, czy mi wyjdzie, ale myślę, że tak. Mam kilka minut fajnego nagrania, naprawdę świetnego. Dobrze spisuje się ten bąk, muszę przyznać. I filterki, jak widzę, też. Pierwszy raz polaryzacyjne stosowałem dzisiaj, ND32PL. Wygląda to super. Druga sesja dzisiaj będzie zrobiona w mieście, bo tam chciałem pokazać co? Hyperlapse Free. To trzeba zrobić w mieście, żeby był większy ruch samochodowy. Tutaj chmury można uchwycić i owszem, ale ruch samochodowy tak sobie. Możemy tu zrobić jeszcze hyperlapse w tej chwili jaki? Można by zrobić albo course lock, albo coś podobnego, bo są fajne chmury. Spróbuję jeszcze tutaj zrobić faktycznie. Drugie hyperlapsy trzeba nagrać, czyli będzie teraz free. Free zrobimy w mieście, bo tam jest fajna fontanna, tylko musimy się sprężyć, zanim ludzie wyjdą z pracy i żeby nie było bardzo dużego tłoku. Dobra, widać mnie? Dobrze. W ogóle teraz mamy taki plan, że sobie teraz jedziemy, nie wiem, do jakiegoś paczkomatu, do czegoś tam i jedziemy do mojego sklepu. Chciałam pooglądać takie rzeczy. Hop. Dobrze sobie z nim radzisz. Jesteśmy już przy fontannie, muszę sobie to dobrze policzyć, bo mamy tak. Mamy 150 metrów, mogę się wznieść. Razy 0,6 metra. I tak, żeby zrobić hyperlapse przynajmniej 5-sekundowe. Tak, 5-sekundowe będziemy potrzebowali 125 zdjęć. Może troszeczkę dłużej, ale one nie będą długo trwały. Najwyżej zrobimy efekt, który się nazywa boomerang na Instagramie. Tak, Mila? 64 zostanie. Mhm, dobra. Okej, okay, mamy to i wychodzi w miarę. Oczywiście obraca nam się teraz trochę. Jeszcze 30 metrów, ale to co mogę powiedzieć, że Mila będę lądował. Że tutaj te dolne partie od 50 metrów w dół niestety wychodzą tak sobie. Bądź jeszcze tam. Chcę wylądować tam, bądź przy nim, dobra? Zobacz, czy nie zawadzi o tą strzałkę. Miluś, słyszysz? Zobacz, czy nie zawadzi. Nie zawadzi? Nie? Okej. Okay. Mamy to. Dobra, zobaczmy, jak wyszedł ten ostatni. Bardzo przyzwoicie. Może nie ma całkowicie szału, bo dzisiaj jest bardzo wietrznie, ale wyszedł w porządku. Przy tych hyperlapsach jest trochę trudności, a mianowicie takich, że głównie chodzi o to, że jednak wysokość nas ogranicza. I druga rzecz, jednak poniżej 50 metrów ludzie bardzo dużą uwagę przywiązują do drona. Nawet jak jest taki cichutki jak ten, jak Mavic Air, i widać, że trzeba by mieć ze dwóch albo trzech jeszcze dodatkowo asystentów, pomocników, bo tutaj się mogą różne rzeczy dziać. A mianowicie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i nasze, i ludzi, nie? Ogólne bezpieczeństwo, żeby to wszystko przebiegało w miarę sprawnie. Co będzie teraz? Zapiekanka i frytki. Dla ciebie zapiekanka czy frytki? To i to. W każdym razie, co ciekawe, patrzę się teraz na Instagram, nie wrzucam od czasu, kiedy właściwie kupiłem Mavic Air, może 2 tygodnie później, i widzę, że przybywa mi cały czas tych obserwujących osób, niedużo, jakoś nie zależy mi specjalnie na Instagramie, ale widzę, że mam już 568, całkiem niezły wynik, nie Milena? A ty ile masz na Instagramie? Nie wiem. A najlepsze jest to, że do mnie ludzie tutaj też piszą. Ja zupełnie nie odbieram tych wiadomości. Co jeszcze dzisiaj robimy? Nie wiem, jakbyś chciał. Pamiętasz, jak byliśmy na wyprawie na pączku? Chciałbyś popływać w jeziorku? Tak. Jednak patrząc na tą pogodę, mogę powiedzieć, że jest za bardzo wietrznie, jak na takie hyperlapsy tutaj w centrum miasta. A powinniśmy to robić jednak przy spokojniejszej pogodzie. Ja pamiętam, że jak robiłem to ostatnio,
To było w zeszłym roku, też wakacje. I w tym samym miejscu jeszcze fontanna była czynna. To naprawdę super to wychodziło. Nie wiem, czy pamiętasz to, Milena? Nie. Nie pamiętasz? O nie. Pies wyprowadzony dwa razy. Zakupy zrobiliśmy, nie za bardzo, jutro pojedziemy na zakupy, ale wysłaliśmy wszystkie paczki, prawie wszystkie, oprócz jednej, którą wyślę dopiero jutro po kawce. I w sumie zrobione też dwa rozdziały warsztatu. Już prawie kończę, jeszcze dwa i będzie zrobione. Że co? Na dzisiaj ładny dzień, a jutro coś będzie? Już będzie padać. Znowu? Ja pierniczę, no i jak do tego podchodzisz? No tak trochę słabo, ale jeszcze... Dopiero co padało, nie? Ziomeczki, dajcie łapki w górę dla mnie za to, że się poświęciłam i w taką pogodę wykąpałam się dla was w basenie. To bajo! Bo...